Beatryz Jadrost, witam i zapraszam na magazyn Świat wokół nas. Kolejna grupa młodych policjantów zasiliła szeregi polskiej policji. Kurs podstawowy w Słupskiej Szkole Policji ukończyło ponad 200 słuchaczy. Połowa z nich rozpocznie służbę w województwie pomorskim. Między innymi o tym porozmawiam z moim dzisiejszym gościem. Jest nim komendant Szkoły Policji w Słupsku, pan inspektor Jacenty Bąkiewicz. Witam serdecznie, kłaniam się nisko. Panie komendancie, jak długo trwał kurs, który ukończyli właśnie policjanci? Każdy kurs podstawowy w naszej szkole trwa 6 miesięcy. W czasie tego kursu policjanci zdobywają podstawową wiedzę oraz kształcą swoje umiejętności, podstawowe umiejętności dotyczące pracy policyjnej. Podstawowe umiejętności, czyli konkretnie czego się uczą? Policjanci będący naszymi słuchaczami zdobywają wiedzę z zakresu prawa, z zakresu prewencji, kryminalistyki, a także kształcą umiejętności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, związane z technikami samoobrony, podejmowaniem interwencji, czyli to wszystko, co im później będzie przydatne w czasie pracy na ulicy. To nie jest taki typowy rok studencki, uniwersytecki? No nie, nie zupełnie. U nas nabory, tak jak powiedziałem, odbywają się w różnych porach roku. Po 6 miesiącach słuchacze opuszczają naszą szkołę, kończąc szkolenie egzaminem. Egzamin? Egzamin, czyli to jest test wiedzy składający się z kilkudziesięciu pytań, gdzie wyznaczona jest określona norma, którą muszą słuchacze zaliczyć. Przy czym zanim przystąpią do egzaminu, po drodze mają szereg zaliczeń, których zaliczenie skutkuje przejściem do kolejnego etapu szkolenia. W zeszłym tygodniu 600 nowych słuchaczy wstąpiło do Państwa szkoły, rozpoczęło kurs. Tak to wygląda? To dosyć duża liczba. Tak, jest to jeden z większych naborów w ostatnim okresie czasu. Związane jest to między innymi z tym, że dosyć duża liczba policjantów będzie wykorzystywana w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. 600 słuchaczy to jest połowa stanu osobowego naszej szkoły. Na pewno jest to dosyć duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ nastąpi kumulacja zajęć, jak również kumulacja pewnych czynności, które trzeba wykonać w czasie tego szkolenia. Wszyscy ci słuchacze będą służyli potem w policji w Pomorskiem? No niezupełnie, ponieważ do naszej szkoły trafiają słuchacze z całej Polski. Wśród tych 600 są słuchacze zarówno z Komendy Stołecznej, jak i z województwa wielkopolskiego. Chociaż dosyć liczną grupą są ludzie, którzy pracować będą w Pomorskiej Komendzie Policji. Młodzi ludzie chętnie chcą zostać policjantami? Dlaczego warto zostać policjantem? Powiem tak, jeżeli chodzi o ilość chętnych, jest ona bardzo duża. Przy czym nie wszyscy przechodzą przejście kwalifikacyjne, które jest dosyć, które ma dosyć ostre kryteria. To sito kwalifikacyjne polega między innymi na tym, że słuchacze muszą przejść przez egzamin wiedzy o społeczeństwie, muszą zdać egzamin ze sprawności fizycznej. Dlaczego chcą zostać policjantami? Wydaje mi się, że jednym z tych elementów, które na to wpływają, jest pewność pracy, pewność tego, że pensja będzie, że tak powiem, stabilna. No i chyba ciekawość tego zawodu, bo pomimo trudności i powiedziałbym tak, wyzwań, które tam stają, to jednak ten zawód dla młodych ludzi jest zawodem ciekawym. I chyba coraz więcej kobiet wstępuje w szeregi policji, to prawda? W tej chwili mamy około 1/4 stanu szkoły. To są kobiety i co można zauważyć, zwiększa się ilość chętnych kobiet, które ubiegają się o przyjęcie do policji. Przy czym chciałem zaznaczyć, że kryteria, jakie stawiamy kobietom, są takie same jak dla mężczyzn. Czyli zarówno jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, jak i o wiedzę, muszą zaliczyć te same zaliczenia. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. A radzą sobie równie dobrze jak mężczyźni? Są bardziej ambitne, tak bym to nawet określił. No i ambitne zadania przed nimi. Policjanci ze szkoły policji w Słupsku testowali ostatnio nową amunicję. Co to za amunicja? Co możemy o tym powiedzieć? Zanim przejdę do amunicji, chciałem tylko powiedzieć, że Szkoła Policji w Słupsku jako jedyna w kraju, a jest takich szkół 5, prowadzi szkolenie dla instruktorów wyszkolenia strzeleckiego i w ramach jej struktur funkcjonuje Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego. Producenci z pionek, jest to zakład, który zajmuje się wytwarzaniem amunicji, przywieźli do nas nowy
typ, nowy rodzaj amunicji, amunicji proszkowej, która pozwala odstrzeliwać zamki, wchodzić do pomieszczeń, wykorzystując nabój proszkowy, który nie powoduje, że powstają odłamki, które mogą kogokolwiek skaleczyć. I na tym jest to, na tym polega to nowum. No i taka ciekawostka, bo również policjanci strzelali pociskami z drewna. Tak, ale to jest dopiero w fazie prototypu, przy czym ten rodzaj pocisku byłby wykorzystywany przy różnego rodzaju zgromadzeń, ale nie chcę więcej na ten temat mówić, bo tak jak powiedziałem, jest to prototyp i nie wiadomo, w którym momencie zostanie wykorzystany przez policję. A jest szansa, że będzie to testowane teraz? Jest szansa, tak, bo każda nowość, staramy się iść z duchem czasu, każda nowość jest przez policję wykorzystywana. Szkoła Policji w Słupsku jest też jedyną szkołą policji w kraju, która kształci policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych, ale o tym porozmawiamy już za chwilkę. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. Witam po przerwie. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dziś komendant Szkoły Policji w Słupsku, pan inspektor Jacenty Bąkiewicz. Witam jeszcze raz serdecznie po przerwie. Mówiliśmy o tym przed przerwą, że Szkoła Policji w Słupsku to jedyna taka szkoła, która kształci policjantów, którzy potem wyjeżdżają na misję pokojową na całym świecie praktycznie, tak? Gdzie do tej pory udało się wysłać? Na, tak jak pani powiedziała, na całym świecie, natomiast w głównej mierze nasi policjanci pełnią służbę w Kosowie, a konkretnie w Pristinie. Jest to teren dawnej Jugosławii. Przy czym misje te są misjami grupowymi, ponieważ oprócz misji grupowych policjanci mogą wyjeżdżać również jako eksperci do innych części świata. Natomiast tutaj ta grupa jest dosyć liczna, bo jest to 115 policjantów, którzy praktycznie co pół roku zostają wymienieni. No właśnie, ostatnia grupa wyjechała bodajże w zeszłym tygodniu. 18 maja udało się 115 policjantów do Kosowa, w tym 6 pań. Tak jak wcześniej mówiłem, panie też tutaj aktywnie uczestniczą w tym. Co konkretnie, czym konkretnie zajmować się będą tam nasi policjanci? Nasi policjanci pełną swoistego rodzaju misję rozjemczą. Są to zabezpieczenia terenu, na którym przebywają. Dbają o to, żeby był porządek, ład, żeby nie dochodziło do naruszenia tego porządku, ponieważ występuje tam tak zwana strefa buforowa, czyli z jednej strony mamy do czynienia z Albańczykami, z drugiej strony... taka południca. Nie ma problemu. Puczkałem się. Serbowie, no. To możemy zacząć jeszcze raz? No, się puczkałem. Halo? Chciałem powiedzieć Chorwaci i no, walnąłbym babola. Przerywnika. Tak, od przerywnika, ja wiem o tym. To idzie tak jak na żywo, więc...
Witam po przerwie. Ja tylko przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dziś inspektor Jacenty Bąkiewicz, komendant Szkoły Policji w Słupsku. Jeszcze raz witam po przerwie. Mówiliśmy przed przerwą, że Szkoła Policji w Słupsku to jedyna taka szkoła w całym kraju, która kształci policjantów, którzy potem wyjeżdżają na misje pokojowe na całym świecie. Gdzie do tej pory udało się już wysłać naszych policjantów? W głównej mierze w naszej szkole szkoleni są policjanci wyjeżdżający z misją pokojową do Kosowa, konkretnie do Prisztiny. 18 maja wyjechała kolejna grupa w liczbie 115 policjantów, w tym 6 pań, którzy będą zabezpieczali ten teren, będą dbali o bezpieczeństwo przebywających tam mieszkańców. Pracują na granicy Kosowa z Serbią, Czarnogórą. To dosyć niebezpieczne miejsce. Nie dosłyszałem, przepraszam. Czy to niebezpieczne miejsce? Jak bardzo niebezpieczne miejsce to jest? W tej chwili można powiedzieć, że sytuacja się ustabilizowała. Było zdecydowanie bardziej niebezpiecznie parę lat temu. Jednakże występują różnego rodzaju konflikty między mieszkańcami Kosowa, a konkretnie między Albańczykami a Serbami. No i tutaj szczególnie chodzi o zbiorowe naruszenie porządku publicznego, gdzie nasza grupa występuje jako pododdział prewencji i stara się doprowadzić do tego, żeby jednak porządek w tym rejonie występował. To już 19 zmiana kontyngentu. Tak, to już jest 19 zmiana kontyngentu. Mam nadzieję, że nadal będzie kontynuowane, chociaż najlepiej by było, gdyby te misje nie były potrzebne. Nasi policjanci nie musieli wyjeżdżać. A jak chętnie wyjeżdżają? Wyjeżdżają chętnie, czy jednak jak to wygląda w praktyce? W tej chwili jest bardzo wielu chętnych, którzy chcą wyjeżdżać na tego rodzaju misje i nie ma żadnego problemu z naborem policjantów. Wręcz musimy przeprowadzać kwalifikacje powodujące, że część policjantów odbywających szkolenie nie dostaje się i nie wyjeżdża. Jak wyglądają takie kwalifikacje? Podobnie jak przy szkoleniu podstawowym, o którym wcześniej mówiłem, policjanci muszą zaliczyć określone bloki tematyczne. Tutaj również występuje szczególnie kształcenie umiejętności oraz predyspozycji psychicznych, bo to jest też bardzo ważne. Chciałem zauważyć, że z każdą misją wyjeżdża psycholog. No i jeżeli u policjanta występują pewne defekty, tak bym to powiedział, które go dyskwalifikują, no to niestety na tą misję nie wyjeżdża. A dlaczego tak chętnie chcą wyjeżdżać policjanci na takie misje? No jest co za to, tym idzie? Jest to, ja powiem tak, jest to na pewno wyzwanie dla młodych ludzi. Jest to również ciekawość, chęć zobaczenia czegoś innego, służenia w innym kraju. No a nie bez znaczenia jest również czynnik finansowy. No nie ma co tutaj ukrywać, że zarabiają nasi policjanci w euro. Kosowo, to tam wyjechali ostatnio. Gdzie jeszcze udało się wysłać naszych policjantów? Jeżeli chodzi o większe grupy policjantów, to tylko Kosowo. Natomiast jako eksperci w mniejszych, znacznie mniejszych grupach nasi policjanci wyjeżdżali również i do Afganistanu, wyjeżdżali do Gruzji, gdzie no, też służyli tamtejszej policji radą, pomocą przy ich pracy. O, tak bym to... Policjanci spędzają tam pół roku, wspominał pan, tak? To znaczy z założenia 6 miesięcy, natomiast ostatnich kilka misji ten czas został wydłużony do 9 miesięcy. Względy ekonomiczne powodują, że jednak krótszy czas misji, przerzut tych policjantów to są bardzo wysokie koszty, dlatego kierownictwo Komendy Głównej zadecydowało, że misje zostały wydłużone o te 3 miesiące. A kolejna ekipa kiedy wyjeżdża? Założenie jest takie, że obecna grupa, która wyjechała w maju, ma wrócić w listopadzie, ale to, tak jak powiedziałem, komendant główny zadecyduje i minister spraw wewnętrznych, kiedy oni wrócą. Dziękuję pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie, za przybycie do studia. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj inspektor Jacenty Bąkiewicz, komendant Szkoły Policji w Słupsku. Ja dziękuję za dziś i zapraszam na jutro. Do zobaczenia.